Panie Mario, jesteśmy tutaj w kaplicy, w budynku mieszkalnym, w którym no, z ulicy ciężko się spodziewać takiej pięknej kaplicy, a panie tutaj wspólnie no, doprowadziłyście tą kaplicę do pięknego stanu. Bardzo się cieszymy, że właśnie dzięki pomocy pana burmistrza i naszych po prostu ofiarodawców, mogliśmy to wszystko urządzić, żeby Dom Boży wyglądał tak, jak powinien wyglądać. Bo przecież każdy dba o swoje mieszkanie, o swoje obejście, także kaplica nie może być gorsza od naszych mieszkań i innych po prostu takich miejsc, które się ludzie spotykają, gdzie się cieszą, gdzie się radują. A dla nas jest bardzo ważna kaplica, dlatego że my jesteśmy już ludźmi starszymi. I dla nas wyjście do kościoła na drugą dzielnicę, to dla nas jest wielki problem, bo nie możemy już, nie mamy tyle sił. I dlatego tutaj to jest nasza radość, nasze szczęście, że mamy blisko, że możemy tu być, możemy uczestniczyć we mszy świętej, w różnych uroczystościach. Oto także zadbał nasz ksiądz doktor Jan Mazur i też troszczy się o kaplicę, tak samo ten nowy ksiądz proboszcz. Również już ma wiele pomysłów, żeby tu było jeszcze piękniej, pomimo że cieszymy się z tego, co jest, bo to kosztowało wiele pracy i nas wszystkich, i szczególnie dwie panie, które się udzielały. Także my się bardzo cieszymy, a także cieszymy się z wizyty państwa, gości z państwa, że możemy to wszystko opowiedzieć i jeszcze niech inni się cieszą, niech biorą wzór, że można wszystko zrobić, jeżeli się chce. Trzeba po prostu się starać o to wszystko. Trzeba prosić Boga, żeby wszystko było tak, jak powinno być. Dziękuję. Pani Mario, powiedziała pani, że już nie macie tyle sił, ale jednak wykrzesałyście dość dużo siły, żeby tą kaplicę doprowadzić do tak pięknego stanu. Jak długo to trwało i skąd pochodziły środki na to dzieło? Jeśli chodzi o tą kaplicę, to trwało wiele lat, bo teraz u nas rzeczywiście piękna, ale od początku to zaczynaliśmy od prostej sprawy, od wykładziny tutaj tej, bo taka była okropnie brzydka i wtedy zorganizowałam taką po prostu zbiórkę, żeby chociaż tą wykładzinę zmienić. Udało się. Więc po jakimś czasie, myślę sobie, okna były stare, po niemieckie, ciężko było nawet umyć i zamknąć. Więc następne takie po prostu nasze zobowiązanie to były okna. To przez jeden rok zbierałam na te okna, ale nie dało rady na wszystkie 6, więc uzbieraliśmy na 3. I w jednym roku zrobiliśmy 3 okna i w następnym roku 3 okna, także już było coś innego. No potem przyszły te różne malowania, bo to z czasem to wszystko się niszczy, bo ja tutaj jestem w tej kaplicy już 50 lat, także to jest szmat czasu. No ale teraz już nie mogę tak po prostu wszystkim, nie powiem dyrygować, bo nie dyryguję, tylko wszystkiego załatwiać, bo nogi mam nie takie już, jak powinny być. Więc te panie dwie tam chodziły i starały się o to, żeby pan burmistrz trochę pomógł tutaj tą kaplicę po prostu upiększyć. Pięknie sprząta nasza pani Helenka, to jest skarb, ona dba tak o tą kaplicę, wietrzy, myje, nieraz do przesady, nieraz krzyczesz, po co to, ona wie, ona codziennie musi swoje zrobić i to jest cała jej zasługa, że tu jest tak pięknie. Nawet pachnie w tej kaplicy, bo ona zawsze tu przychodzi i jeszcze pryska, żeby nikt tam inny tutaj się źle nie czuł. Kaplica znajduje się w budynku, gdzie kiedyś mieścił się zakon. Zakonnice mieszkały przed wojną. Po wojnie jedna kaplica pozostała i zaczęła służyć tej części parafii, która znajduje się w tak zwanej pierwszej dzielnicy. Jest wielkim dobrodziejstwem dla ludzi chorych, starszych, dla których 1,5 kilometra do świątyni parafialnej no, było poważną trudnością. Jak mają w rodzinie kogoś samochodem, to często przyjeżdżają także do świątyni parafialnej. Ale tutaj szczególnie zimą w kaplicy uczestniczy ponad 100 osób. Jest wypełniona. No, przez ten okres 36 lat dobrze się współpracowało z mieszkańcami, parafianami tej części parafii. Troszczyli się o świątynię, o kaplicę, o jej wygląd, o czystość. Nie było żadnych trudności. Także współpraca z władzami gminy, miasta bardzo dobrze się układała. Nawet w tak zwanym minionym okresie
nie było żadnych trudności czy jakichś kłopotów. A nie mówiąc już teraz o nowymi władzami miasta, wybranymi samorządami, bardzo dobrze się układa współpraca. Jestem bardzo wdzięczny za pomoc w odnowieniu tej kaplicy, ale tak przede wszystkim, że odnowienie dachu świątyni parafialnej. Parafia nie byłaby zdolna podołać takim wielkim kosztom. Także też trzeba podziękować teraz Urzędowi Marszałkowskiemu z Wrocławia, który dotował część remontu tego dachu. No, chciałabym jeszcze podkreślić raz to, co pani Maria tutaj napomknęła, że dzięki ofiarności właśnie tej części tutaj wiernych, którzy uczęszczają do tej kaplicy i dzięki dobremu sercu pana burmistrza zdołaliśmy tą kaplicę odnowić, bo koszty były bardzo duże. Nie będę tu mówić o wielkości kwot, bo to nie jest istotne, ale pan burmistrz bardzo dużej części przyczynił się do tego również, za co chcę właśnie w tej chwili serdecznie podziękować panu burmistrzowi, panu Grzegorzowi, który tutaj był duszą całego tego przedsięwzięcia. Wylewka, która była tu robiona, to był bardzo duży koszt, nas by po prostu nie było na to stać. Ludzie złożyli bardzo dużo i tak pieniążków, bo jednak kafelki, jednak wykonanie, jednak te wszystkie inne rzeczy, a malowanie wykonał też urząd. Dlatego tutaj chciałam jeszcze właśnie podkreślić, że rzeczywiście dzięki urzędowi, dzięki panu burmistrzowi, dzięki burmistrzowi poprzedniemu również, bo też nam pomógł w odnowieniu kaplicy, bo była zalana przez sąsiadów z góry i też nam pomógł w odnowieniu i tej kaplicy. Także naprawdę bardzo, bardzo duży wkład urzędu i bardzo duży chciałabym podziękować i urzędowi, i wszystkim parafianom, którzy rzeczywiście przyczynili się do tego. Bo to nie tylko nasz udział, że myśmy się starali o to, że myśmy chodziły i prosiły, ale gdyby nie te pieniążki, nie ten udział ludzi, to by tego nie było.